Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Bardzo dawno nie poruszałem wątku Mezopotamii, czyli Międzyrzecza, regionu, który jest prawdopodobnie najważniejszym miejscem, najważniejszym obszarem starożytności. To właśnie tam narodziły się pierwsze kultury oraz cywilizacje starożytności. W tym materiale opowiem Wam o mezopotamskich królestwach Amorytów, czyli o tym, co działo się w Międzyrzeczu na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Jest to czas bardzo specyficzny, bowiem upada ostatnie wielkie imperium sumeryjskie, imperium trzeciej dynastii z U. Dodatkowo do Mezopotamii napływają tajemniczy Amoryci i zakładają tam swoje królestwa. Okres około 250 lat na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą jest nazywany okresem Isin-Larsa i to właśnie o tym okresie będzie ten film. Jeżeli jesteście tutaj nowi i interesujecie się, kim byli Sumerowie, kim byli Akadyjczycy, co działo się w Mezopotamii wcześniej, koniecznie obejrzyjcie playlistę pod tytułem Mezopotamia i Bliski Wschód. Link do niej znajduje się w opisie. Zawiera ona kilka filmów, które opublikowałem na moim kanale wcześniej. Zacznijcie od filmu o cywilizacjach przedsumeryjskich, z którego dowiecie się, co działo się w Międzyrzeczu w Neolicie przed przybyciem na te tereny Sumerów. Drugi film, dwugodzinny, traktuje o Sumerach jako cywilizacji ogólnie i o okresie Uruk, czyli w skrócie czwarte tysiąclecie przed naszą erą. Kolejny film chronologiczny to Sumer wczesnodynastyczny, czyli ponad półtorej godziny wiedzy o tym, co działo się w Sumerze w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Kolejne filmy to Imperium Akadyjskie, Okres Gutejski oraz Imperium trzeciej dynastii z Ur. Jeżeli nie widzieliście tych filmów, macie zatem co nadrabiać. Nim zaczniemy ten materiał, koniecznie zostawcie pod nim łapkę, komentarz oraz suba z dzwonkiem dla statystyk. Niech ten materiał idzie w świat, niech dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców. Co bardzo ważne, pod koniec okresu Isin-Larsa na tron Babilonu wstąpił Hammurabi, który z czasem zbuduje tam pierwsze wielkie imperium Babilonu. Ten film to zatem bardzo dobry wstęp do materiału o Babilonie. To tyle z ogłoszeń, zaczynajmy dzisiejszy materiał. Aby w pełni zrozumieć wydarzenia, które omówię w tym materiale, określę na wstępie ramy czasowe, w których będziemy się poruszać oraz miejsce wydarzeń. Tematem odcinka będzie okres zwany Isin-Larsą, który według przyjętej przeze mnie chronologii trwał w latach od około 2025 do około 1763 przed naszą erą, czyli do roku, w którym Larsę podbił Babilon, prowadzony do sukcesów przez wielkiego wodza Hammurabiego. Na mapie widzicie najważniejsze ośrodki tego okresu. W pierwszych czterech wiekach drugiego tysiąclecia przed naszą erą na terenach Mezopotamii i Bliskiego Wschodu próżno dopatrywać się diametralnych zmian społeczno-politycznych w stosunku do poprzedniej epoki. Tak jak dotychczas, podstawę struktury społeczeństw stanowiły liczne miasta-państwa, skupione najczęściej wokół jednego głównego ośrodka. Z czasem pojedynczy władcy danych miast będą rozszerzać swoje panowanie nad inne. Jednak po upadku Imperium III dynastii z Ur, na mapie politycznej tego regionu pojawiła się około 250-letnia pustka, bez większych imperiów. Poszczególni królowie rywalizowali ze sobą, zawierali pakty i sojusze oraz zdobywali bądź tracili tereny. Jednak ich siła rażenia była nieporównywalnie mniejsza do tej, jaką dysponował na przykład Sargon Wielki. Na razie. Nas interesujący okres Isin-Larsy to jedna z dwóch faz tak zwanej epoki starobabilońskiej. Nazwa Isin-Larsa nie jest może najtrafniejsza dla całego regionu Międzyrzecza, bowiem oprócz tych dwóch konkurujących ze sobą królestw, na mapie wydarzeń politycznych swój ślad zostawiły także królestwa Mari, Esznuny, Aszuru, czy też później królestwa Szamszi-Adad. Rodził się Babilon, który powoli z małego, drugorzędnego miasta wyrastał do pierwszoplanowej roli na scenie geopolitycznej regionu. Na południu, w dolnej Mezopotamii, na której skupia się ten film, mniejszą niż wcześniej, ale wciąż znaczącą rolę odgrywały takie miasta jak Ur, Uruk, Kisz czy Sippar. Nippur wciąż pełniło rolę centrum religijnego całego regionu Sumeru-Akadu, czyli dolnej Mezopotamii, a od kapłanów tego miasta zależało, czy dany władca, wychodzący na pierwszy plan w lokalnych starciach, zostanie uznany królem Sumeru i Akadu.
to właśnie z decyzjami kapłanów z Nippur należy utożsamić sumeryjską listę królów i wymienione na niej dynastie panujące. Z Nippur wywodził się również kalendarz przyjęty dla całego regionu w oficjalnych dokumentach. Najważniejsze na południu pozostawały dwa miasta, Isin i Larsa. Elam w tym okresie pozostawał spokojniejszy niż wcześniej, zajęty własnymi sprawami, jednak co jakiś czas wstąpi na scenę wydarzeń w regionie. W tym materiale niektóre z wydarzeń rozgrywają się równolegle i kiedy tak będzie, oczywiście o tym wspomnę. Amoryci. Nazwa, która przewija się w historii Mezopotamii już od kilkuset lat. Obecność Amorytów na terenach Bliskiego Wschodu datuje się mniej więcej na połowę trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, co potwierdzają odkryte archiwa z Ebli i Shurupak. Teksty późniejszej, trzeciej dynastii z Ur, w ogromnej części traktują o Amorytach, najczęściej przedstawiając ich w bardzo złym świetle. Kim zatem byli Amoryci i co sprowadziło ich do Mezopotamii? Myśląc o tym regionie, na myśl przychodzą miasta-państwa. Wielkie i zurbanizowane Ur, Uruk, Kisz czy Akkad, stolica Imperium Sargona i jego potomków, zniszczona doszczętnie przez Gutejczyków. Jednak zapominamy, że społeczeństwo Międzyrzecza to nie tylko ludność osiedła w miastach i wsiach. Niezwykle istotną rolę w strukturze społecznej odgrywali bowiem półkoczowniczy pasterze, których głównym zajęciem nie było, w przeciwieństwie do mieszkańców osad, uprawianie gleby na danym obszarze, tylko wędrówka wraz ze swoimi stadami ze stepu na step w poszukiwaniu pastwisk. Latem ludy te osiadały na parę miesięcy w mniejszych wioskach lub w pobliżu miast, stąd półkoczowniczość, a nie pełna koczowniczość tych grup. W zależności od sytuacji politycznej w regionie, włączali się w miejscowe konflikty bądź pozostawali bierni. Pod koniec trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, a więc za czasów Imperium Ur i na początku drugiego tysiąclecia, czyli w okresie Isin-Larsy, pasterzy tych nazywano zbiorczo Amorytami. Warto podkreślić, że pojęcie to dotyczyło przede wszystkim ludności najczęściej pochodzącej z zachodu. Była to więc ogólna nazwa wspólna dla pewnej, ogromnej grupy ludzi, a nie określenie charakterystyczne dla konkretnego plemienia. W języku sumeryjskim Amoryci przetrwali jako Martu, w akadyjskim znani byli pod nazwą Amurum. Możemy wyszczególnić kilka plemion, takich jak na przykład Simalici czy Jamnici, przy czym ci pierwsi dzielili się na Amnanu i Yahruru, jednak nie jest to istotne w kontekście tej opowieści. Struktura plemienna Amorytów skupiona była wokół idei wspólnego przodka, który łączył danych ludzi. Przynależność plemienna nie była jednak bezwzględna, bowiem można było przejść z jednego plemienia do drugiego. Poszczególne szczepy walczyły ze sobą, a jedna ekipa mogła nie tyle podbić, co wchłonąć drugą. W obrazie historycznym, patrząc z perspektywy władców Imperium Ur i oficjalnej doktryny państwowej, Amoryci mogli być postrzegani jako tajemnicza fala ludów, chcąca odebrać Sumero-Akadyjczykom ich dorobek i kulturę. Nie do końca tak było. Relacje między półkoczowniczymi plemionami a ludnością osiadłą odgrywały istotną rolę w wymianie handlowej i w gospodarce państw regionu. Koczownicy chętnie wymieniali się na towary powstające głównie w miastach. Uprawiane zboża, na przykład pszenice oraz wszelkie wyroby rzemieślnicze, powstające w specjalistycznych zakładach, wymieniano na produkty pasterskie, na przykład na wełnę czy owcze mleko. Zwierzęta pozostające pod kontrolą pasterzy wypuszczano na wypas na ugorach, co dodatkowo użyźniało zmęczoną wcześniejszym zasiewem glebę oraz przyspieszało wzrost roślinności. Warto też wspomnieć, że w kontaktach zdecydowaną przewagę miały miasta, które często narzucały na Amorytów podatki lub wymuszały na członkach społeczności służbę wojskową. Wszystko zależało od intensywności kontaktów i świadczonych pasterzom usług. Im bliżej miasta koczowali Amoryci, tym więcej płacili lub pracowali na rzecz państwa. Co niektóre grupy podlegały także spisom ludności.
Współżycie na warunkach pokojowych miało także propagandowy aspekt, bowiem jeśli jacyś Amoryci uciekali od współpracy i oddawania przysług na rzecz państwa, łatwo było ich oskarżyć o najróżniejsze przewinienia. Na przełomie 3 i 2 tysiąclecia przed naszą erą liczba Amorytów w miastach Mezopotamii drastycznie wzrosła. Wynikało to z faktu, że wielu z dotychczasowych półkoczowniczych przedstawicieli plemion osiedliło się w ośrodkach. Najczęściej robili to prawdziwi owczy baronowie, którzy mieli tak wielkie stada, że powiększanie ich groziło katastrofą. Najlepszym rozwiązaniem była inwestycja w ziemię, w wyniku czego przechodzili z półkoczowniczego w pełni osiadły tryb życia. Biedniejsi Amoryci, których stada nie pozwalały na utrzymanie, zatrudniali się w najróżniejszych instytucjach i warsztatach rzemieślniczych. Amoryci integrowali się prężnie już za czasów III dynastii z Ur, a niektórzy z nich pełnili ważne państwowe funkcje, będąc na przykład generałami w armii. Oficjalna doktryna państwowa nie była jednak Amorytom przychylna, bowiem obwiniano ich za najróżniejsze przewiny. To przeciw tym plemionom mur na granicy Dolnej i Górnej Mezopotamii wznieść miał Szulgi, wielki władca Imperium Ur. Jak widać, stawianie murów na granicach to wcale nie pionierski pomysł Chińczyków. Amorytów obwiniano także o upadek Ur, chociaż w tym przypadku jest w tym dużo prawdy. Z czasem, wraz z postępującymi wydarzeniami, sytuacja się zmieniała i amoryckie pochodzenie stało się powodem do dumy. Wielu władców szczyciło się takim rodowodem. Hammurabi nazywał siebie królem Amorytów. Shamshi-Adad to założyciel amoryckiej dynastii państwa asyryjskiego i twórca pierwszego asyryjskiego imperium. To tylko dwa przykłady wielu wielkich amoryckich władców. Mimo oficjalnej doktryny uderzającej w Amorytów, rodowód wywodzący się z półkoczowniczych ludów ze stepów stawał się powoli normą. Różne są koncepcje co do tego, dlaczego amoryckie pochodzenie zaczęto traktować jako powód do dumy. Na pewno istotną rolę odgrywały konflikty między starymi, sumeryjsko-akadyjskimi dynastiami, występującymi przede wszystkim w Dolnej Mezopotamii, skupionymi wokół miast, państw, które reprezentowały stary porządek, a nowymi amoryckimi rodzinami, mającymi zupełnie inne pochodzenie etniczne. Kto zwyciężył w tym starciu? Z jednej strony to władcy amoryccy zyskali przewagę, stając na czele dawnych sumeryjskich miast, przede wszystkim tych na północy, oraz budując coraz to większe państwa. Z drugiej strony Amoryci nie stworzyli swojej własnej, nowej kultury, tylko wchłonęli i zasymilowali się z miejscową. Tworzyli teksty zarówno w języku akadyjskim, jak i sumeryjskim, a nie w amoryckim. Oficjalna państwowa dokumentacja także nie przyjęła języka koczowników, pozostając wierna tradycji. Co do Akadyjczyków i Sumerów, pod koniec 3 tysiąclecia przed naszą erą nie można już mówić o dwóch odrębnych od siebie grupach ludności. Tak jak wydarzeń politycznych nie należy rozumieć jako zmiany rządów między Sumerami a Akadyjczykami, gdyż takie spojrzenie nie uwzględniałoby wzajemnych wpływów zachodzących między tymi grupami ludności. Pamiętajmy, że Imperium Akadyjskie Sargona Wielkiego i jego następców zawdzięczało prastarej sumeryjskiej cywilizacji tyle samo, ile Imperium III dynastii z Ur zawdzięczało Imperium Akadyjskiemu. Państwo III dynastii z Ur nie obejmowało osobno Sumeru i Akadu, tylko zawierało w sobie oba te rejony, które stanowiły jego główny rdzeń. Królowie przyjmowali tytuły króla Sumeru i Akadu, a mieszkańcy podzielali te same podstawowe pojęcia oraz sposób życia. Na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą rozwój Sumeru został zahamowany. Z czasem sumeryjski umarł jednak jako język żywy, a stosowano go tylko w administracji państwowej. Gdzieś od drugiego tysiąclecia przed naszą erą termin Sumero-Akad zostaje zastąpiony przez Babilonię. Ja jednak nie do końca lubię to zastąpienie i jeszcze w odcinku o okresie Isin-Larsa dla określenia Dolnej Mezopotamii będę korzystał z określenia Sumero-Akadu. Trzecie tysiąclecie przed naszą erą w Mezopotamii upłynęło pod znakiem rządów sumeryjskich miast, państw i stworzonych przez nie pierwszych imperiów, a później pod znakiem Akadyjczyków, którzy zmieszali się z Sumerami.
Ostatnim wielkim sumeryjskim królestwem południa zwykło nazywać się Imperium III dynastii z Ur, rządzone w ostatnim tronowym rozdaniu przez Ibisina. Imperium w zasadzie już tylko z nazwy, bowiem lata świetności tego kraju już dawno przeminęły. Dogorywające królestwo nie mogło skutecznie bronić się przed najazdami Amorytów z północy i to mimo wielkiego muru wybudowanego przez Szulgiego. Klimat nie sprzyjał rządom Ibisina, bowiem zła pogoda w postaci suszy i braku opadów doprowadziła do obniżenia poziomu rzek, co poskutkowało w połączeniu z niegospodarnością aparatu państwowego ogromną zapaścią rolnictwa, podwyższeniem ceny żywności nawet 60-krotnie, co naturalnie poskutkowało nastaniem klęski głodu, którą oczywiście najbardziej odczuli biedni mieszkańcy królestwa. Przyparty do muru Ibisin chwytał się najróżniejszych sposobów, aby uratować już nie tylko królestwo, ale i siebie. W pewnym momencie Lugal-Ur przywołał do siebie swojego urzędnika, niejakiego Ishbi-Ere, i wysłał go z misją do miast na północy w celu pozyskania pożywienia. Możliwe, że wybrał Ishbi-Ere dlatego, że ten pochodził z Mari, był Akadyjczykiem, a mając amoryckie korzenie, mógł zyskać więcej w sprawie związanej z napływem koczowników i zagrożeniem z ich strony. Do zintensyfikowanych ruchów migracyjnych na tereny Mezopotamii Amorytów zmusił prawdopodobnie zmieniający się klimat, a konkretnie okres wielkiej suszy z XXII wieku przed naszą erą. Stosunki między Lugalem Ur a wysłannikiem Ishbi-Erą zachowały się w postaci korespondencji między Lugalem Ur a gubernatorem Kazalu, niejakim Puzur-Szulgim. Są to listy literackie, kopiowane w starożytności jako ćwiczenia skrybów, których autentyczność nie jest pewna, jednak mimo to warto je przytoczyć. Ishbi-Era skarży się w nich, że nie może wysłać kupionych 72 tysięcy gór zboża, które rzekomo pozyskał za cenę 20 talentów srebra, cenę niezwykle wygórowaną. Z racji najazdu Amorytów zwanych Martu, osiadł w Isin wraz z żywnością i poprosił Ibisina o dostarczenie 600 łodzi do transportu towaru, jednocześnie prosząc go o nadanie tytułów gubernatora miasta Isin oraz ośrodka Nippur, centrum religijnego regionu. Chociaż początkowo Ibisin nie chciał awansować generała, Ishbi-Era zdołał wywalczyć kontrolę nad Isin w 8 roku panowania Ibisina. Lugal-Ur w swoim liście do Puzur-Szulgiego gorzko potępił Ishbi-Erę jako człowieka nieznasienia sumeryjskiego. Chociaż między władcami nie było otwartego konfliktu, Ishbi-Era nadal rozszerzał swoje wpływy, a Ibisin stopniowo je tracił przez kolejne 12 lat. Sytuację wykorzystał wróg Imperium z Ur, Zjednoczone Państwo Elamu, którego armia pod wodzą króla Kindattu przebiła się przez deltę Nilu, docierając do Ur i zdobywając miasto. W ten sposób Ur dostało się pod władztwo Elamu, a Imperium III dynastii z tego ośrodka przeszło do historii. Elamici dokonali na swoich sąsiadach z Międzyrzecza skutecznej zemsty za wielokrotne najazdy łupieszcze w przeszłości. O starożytnym Elamie zrobiłem w przeszłości osobny film, w którym w pierwszej, trwającej godzinę części opowiedziałem wam o tej wyjątkowej cywilizacji. Jeżeli nie widzieliście, koniecznie nadróbcie zaległości po tym filmie. Jak już wspomniałem, zrobiłem także osobny film o Imperium III dynastii z Ur, nie tylko o rządach Ibisina, ale także o jego poprzednikach, przedstawiając całą drogę do potęgi oraz historię upadku tego wyjątkowego, ostatniego Imperium Sumeryjskiego. Nadróbcie zaległości po tym materiale. Wracając do historii, Ishbi-Era oczywiście nie przeszkadzał Elamitom w dobiciu swojego dawnego króla, jednak po pokonaniu Amorytów w 8 roku swojego panowania, po zebraniu sił i utrwaleniu pozycji, wyruszył w 16 roku rządów na południe i odbił Ur z rąk Elamitów. Zdobywając panowanie nad znaczną częścią dawnego Imperium Ur, Ishbi-Era stał się głównym aktorem teatru zdarzeń w Dolnej Mezopotamii, umacniając tym samym swoje panowanie w regionie, trwające prawdopodobnie łącznie przez 33 lata. Ishbi-Era zapisał się w historii jako założyciel pierwszej dynastii z Isin, rządząc w latach 2017-1985 przed naszą erą, a kapłani z Nippur uznali władzę nad Sumero-Akadem kolejnych przedstawicieli pierwszej dynastii z Isin, nadając następcom Ishbi-Ery tytuły królów Sumeru i Akadu.
Niewierny wobec Ibisina, ostatniego monarchi Imperium z Ur, generał stworzył państwo obejmujące Isin, Nippur, Ur, ale także Uruk oraz Eridu. Zasięg państw pokazuję wam w przybliżeniu, bowiem prześledzenie całego rozwoju oraz zmian w granicach nie jest możliwe. Podobnie jest z wizerunkami władców w tym filmie. Nie znamy wizerunku Ishbiery, nie znamy wizerunku jego następców oraz innych władców Isin Larsy. Przetrwały tylko pojedyncze figurki, dlatego dla tego materiału przyjąłem domyślny wygląd wszystkich władców. W Dolnej Mezopotamii w pierwszych stuleciach po upadku Imperium Ur najważniejszymi ośrodkami były omówione w poprzednim rozdziale Isin oraz Larsa. Ta druga metropolia została założona w czasach, gdy Ishbiera możliwe, że dopiero co szykował się do ogłoszenia niepodległości Isin, oficjalnie około 8 lat przed dokonaniem aktu uzurpacji, czyli w roku 2025 przed naszą erą. Larsy założyć miał Amoryta o imieniu Naplanum, jednak wielu informacji o tym władcy oraz jego pierwszych następcach póki co nie znamy. Podobnie jest w przypadku królów Isin, chociaż znamy ich imiona z list królów, wiemy o nich stosunkowo niewiele. Na ekranie widzicie listy dynastyczne władców. Po lewej stronie tych z Isin, po prawej tych z Larsy. Chronologia lat jest umowna, podobnie jak zasięgi państw przedstawianych na animacjach. Poszczególni władcy albo przejmowali tron jako potomkowie władcy, albo uzurpowali sobie prawa do rządów. Czasy te nie są najlepiej poznane, a działo się tam naprawdę dużo i to w krótkim czasie. Ja wybrałem i opowiem wam o moim zdaniem najważniejszych wydarzeniach z tego regionu w XX, XIX i XVIII wieku przed naszą erą. Co do pierwszych królów Isin panujących po Ishbierze, to warto wspomnieć, że Shulishu, pierwszy z nich, niewiadomym sposobem sprowadził do kraju statuę boga księżyca Nany czy też Sina z Elamu. Idin Dagan, drugi władca po Ishbierze, rządzić miał przez około 20 lat. Jego tytuły brzmiały: Potężny Król, Król Isin, Król Uruk, Król kraju Sumeru i Akadu. Po tytulaturze widzimy, jakim zasięgiem mogło pochwalić się państwo założone przez Ishbierę za rządów Idin Dagana. Wydaje się, że początkowo jego granice były dość stabilne. Dodać można, że Idin Dagan okupować miał także miasto Der, a jego syn Ishmedagan atakował, wprawdzie bez sukcesu, pozostające niezależnym miasto Kish oraz tereny stworzonego wokół tego ośrodka małego królestwa. Zwróćcie uwagę na królewskie imiona następców Ishbiery. Nosili miano Dagan. Skąd taka tytulatura? Otóż władcy Isin ogłaszali się bogami, a Dagan to imię potężnego mezopotamsko-syryjskiego boga, utożsamianego z Enlilem ze względu na ich wspólną rolę ojców bogów. Dagan musiał być zatem najważniejszym bogiem dla tych właśnie władców Isin. W istotnym 1934 roku przed naszą erą rządy w Isin przejął niejaki Lipit Ishtar. Wszystko wskazuje na to, że w międzyczasie, przez okres dopanowania Lipit Ishtara, władcy Larsy pozostawali pod wpływem silnego królestwa Isin. Jak wspomniałem, o pierwszych królach wiemy niewiele. Miasto Larsa niejako podlegało ośrodkowi Lagash, które zostało w przeszłości zdobyte przez władcę Isin Ishbierę. Możliwe, że w skład terytorialny Larsy wchodziły terytoria do Girsu włącznie. Kolejni władcy Isin mieli zatem prawo wyznaczać gubernatorów Larsy. I tak na liście władców dynastii z Larsy po Naplanumie przez prawie 100 lat zasiadało trzech innych gubernatorów. Jednym z nich był współczesny Lipit Ishtarowi Amoryta imieniem Gungunum, który objął władzę w 1932 roku przed naszą erą. I na tym zatrzymajmy wątek chronologiczny. Warto w tym miejscu podkreślić wielki zapał wymienionych królów Isin do budowy nowego Imperium Sumeru-Akadu. Byli oni Semitami i uważali siebie za naturalnych spadkobierców wielkiego Imperium III dynastii z Ur. Dawną stolicę państwa Dolnej Mezopotamii traktowali ze szczególnym szacunkiem. Prowadzili wiele prac mających na celu przywrócenie dawnego blasku tej metropolii, po wielu przewrotach, jakich ta była świadkiem.
Wiązało się to prawdopodobnie z wielką potrzebą legitymizacji swojej władzy. Oprócz tego, że sami czuli się kontynuatorami tradycji Sumerów, inni również powinni ich za takich uważać. A już na pewno historia. Królowie Isin podejmowali w tym celu najróżniejsze działania, na przykład obsadzali na stanowisku najwyższej kapłanki Ur swoje córki. Odbudowywali Dolną Mezopotamię, odnawiali kontakty handlowe m.in. z Dilmun na południu, w Zatoce Perskiej, które było hubem handlowym dla kontaktów m.in. z miastami Doliny Indusu, o której zrobiłem w przeszłości osobny materiał. Warto go obejrzeć, trwa 1,5 godziny, ale wyczerpuje temat wczesno-starożytnego Imperium Harapanów. Link jak zawsze znajdziecie w opisie. Isińczycy rozbudowywali także swoje rodzime miasto, wznosząc wiele fortyfikacji mających na celu zapewnienie im ochrony przed koczownikami. Królowie ogłaszali się bogami, prowadzili swoje własne nazwy roczne, mieli prawo do hymnów tworzonych ku swojej czci, dokonywali najróżniejszych miraży matrymonialnych oraz, co za tym idzie, zawierali sojusze i pakty. To władcom Isin zawdzięczamy słynną sumeryjską listę królów, dzięki której znamy dynastie i władców panujących od czasów Sumeru wczesnodynastycznego oraz imiona tych wcześniejszych, legendarnych. Oczywiście to nie Isińczycy spisali historię Sumeru. Władcy Isin po prostu nakazali kopiować dawne sumeryjskie teksty historyczne, a gdzieś tam w tle realizowali swój sprytny plan. Mianowicie podłączenie się pod sumeryjską listę królów, co na zawsze wiązało imiona przedstawicieli pierwszej dynastii z Isin z historią Mezopotamii. Jak pokazała przyszłość, Skubańcom się udało, bowiem sumeryjska lista królów zamyka się właśnie na dynastii z Isin. Piśmienna, prawnicza tradycja Mezopotamii sięga czasów bardzo odległych. Powszechnie przyjęło się zupełnie błędnie uważać, że pierwszym kodeksem w historii ludzkości jest tak zwany kodeks Hammurabiego. Jest to bzdura, a kodeks Hammurabiego poprzedza przede wszystkim starszy o około 600 lat kodeks Uruk-Hagginy, a w zasadzie reformy Uruk-Hagginy, który nazywa się pierwszym prawem w historii o charakterze wolnościowym. Również żyjący około 150 lat przed Hammurabim Lipit-Isztar może pochwalić się swoim kodeksem praw, który przetrwał do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. W stanie tak dobrym, że możemy odtworzyć częściowo wstęp, czyli prolog, mięso, czyli artykuły oraz epilog, czyli zakończenie. Jeśli ktoś wynajął wołu i złamał jego róg, zapłaci 1/4 ceny. Jeśli kto wynajął wołu i uszkodził jego ogon, zapłaci 1/4 ceny. Jeśli ktoś wynajął wołu i uszkodził jego ciało na grzbiecie, zapłaci 1/3 ceny. Oczywiście chodzi o cenę zwierzęcia. Do dziś przetrwało niemalże 40 takich właśnie artykułów kodeksu Lipit-Isztara, które uznaje się za najważniejszy zbiór prawny Królestwa Isin. Nie znaczy to, że wcześniej panowała anarchia, wręcz przeciwnie, budowa kodeksu potwierdza tylko długotrwałą prawniczą kulturę, jednak skodyfikowane przez władcy zasady jako nieliczne tak stare przetrwały do naszych czasów i właśnie dlatego stanowią tak istotny artefakt pozwalający na badanie ówczesnych zwyczajów i struktury społeczeństwa, bowiem artykuły nie dotyczyły tylko wołów. Z kodeksu dowiadujemy się, że państwo Lipit-Isztara składało się głównie z Sumerów i Akadów, a społeczeństwo tworzyli zarówno wolni, jak i niewolni. Król był pomazańcem Bożym, zastępcą Boga na ziemi, a państwo miało ustrój teokratyczny. Lipit-Isztar w swym zbiorze praw uregulował wiele kwestii dotyczących najróżniejszych obszarów życia, takich jak prawo małżeńskie i dziedziczenie, czy sprawy związane z niewolnictwem. Nie zabrakło wątków stricte gospodarczych, bowiem kodeks regulował także sytuacje związane z zawieraniem umów na wynajem statków czy wołów i nie pomijał spraw podatkowych. Kodeks miał charakter kazusów i regulował wyraźnie, co grozi za dane przewinienie. Spisano go w oficjalnym języku urzędowym, czyli po sumeryjsku. Kodeks zdradza nam także wiele propagandowej gadki o tym, jak wielkim reformatorem i wyzwolicielem uciemiężonych był Lipit-Isztar, co jest typowe dla tego typu kodeksu.
Ja, z racji, że jestem z wykształcenia prawnikiem, a z pasji wciąż studiuję historię na Uniwersytecie Warszawskim i miałem nawet na zajęciach interpretację starożytnych mezopotamskich kodeksów, mogę zrobić dla Was dedykowany odcinek o sumeryjskim, o mezopotamskim prawie. Byłaby to opowieść o kodeksach Urukaginy, Ur-Nammu, Lipit-Isztara oraz Hammurabiego. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście obejrzeć taki materiał, zobaczymy, ile będzie głosów i po prostu przemyślę sprawę. Wracamy do dziejów chronologicznych. Monotonię w Dolnej Mezopotamii przerywano po niemalże 100 latach względnego pokoju. Walki między Isin a Larsą rozpoczęły się prawdopodobnie podczas rządów Lipit-Isztara w Isin i Gungunuma w Larsie. Wynikły zapewne z agresywnej polityki tego drugiego, który wykazywał dużą aktywność militarną w regionie. Panowanie Gungunuma jest świetnie udokumentowane, bowiem przetrwały jego wszystkie nazwy roczne. Na początku swoich rządów wykazał się skutecznością w walce z Elamem, a w drugiej kampanii przeciwko temu państwu dotarł aż do Anshan, jednego z najważniejszych i największych miast Elamu, oraz złupił tamtejsze terytoria. Wydaje się, że powodem ataku był fakt, że Anshan mógł utrzymywać sojusz z Isin, ponieważ wiadomo, że taki pakt został zawarty 45 lat wcześniej, kiedy wspomniany już w tym materiale król Idin Dagan z Isin wydał swoją córkę za mąż za władcę Anshan. Jeżeli faktycznie tak było, planem Gungunuma mogło być uwolnienie swojej wschodniej flanki od wielkiego sojusznika Isin oraz w efekcie tego większe poświęcenie się sprawom i podbojom w Sumero-Akadzie. Pierwszym wielkim sukcesem Gungunuma w bezpośredniej walce z Isin był podbój dawnej imperialnej stolicy Ur, która od momentu odbicia jej przez Iżbierę z rąk najeźdźców elamickich gdzieś w 2002 roku przed naszą erą, pozostawała w zasięgu państwa Isin. Gdzieś w momencie, gdy Larsa przejęła kontrolę nad Ur, Lipit-Isztara na tronie zastąpił uzurpator o imieniu Ur-Ninurta, jednak nie powstrzymał on nieuniknionego. Kolejne lata upływały pod znakiem rosnącej potęgi Larsy, która prowadzona przez Gungunuma podbiła Malgium, Uruk i Nippur. Gungunum stać się miał także władcą Der i Suzy, co w efekcie dawało mu władzę nad połową Dolnej Mezopotamii, częścią Elamu oraz niezwykle istotny dostęp do Zatoki Perskiej. Isin ucierpiało z rąk Gungunuma przede wszystkim przez to, że utracili ogromne połacie ziemi i porty i znajdujące się tam niezbędne dla gospodarki arterie handlowe. Po Gungunumie przez dekady od 1905 roku przed naszą erą rządził Abisare, który najechał i zgładził w 1896 roku przed naszą erą Ur-Ninurte, władcę Isin, którego zastąpił na okres 21 lat niejaki Bursin. Kolejne stulecie upłynęło pod znakiem ciągłych konfliktów, a liczba walczących między sobą dynastii osiągnęła apogeum. Dolna Mezopotamia stała się świadkiem ogromnych niepokojów. Musimy brać pod uwagę ówczesną sytuację. Nie było jednego scentralizowanego imperium. W miastach rządziły różne dynastie. Każdy chciał ugrać coś dla siebie, a więc poszczególne ośrodki buntowały się i ogłaszały królestwami. Co mocniejsze wytrwały w niepodległości dłużej, co słabsze zostały zajęte w ramach konfliktu między Isin i Larsą przez którąś ze stron. Panujący przez niemalże 30 lat po Ibisary Smuel wydarł Nippur kolejnemu uzurpatorowi z Isin, niejakiemu Eraimiti, dodając do zasięgu swego królestwa również Kisz i Kazali. Enlil Bani, rządzący Isin po Eraimiti, dzierżył już tylko we władaniu terytoria wokół Isin wraz z ufortyfikowanym miastem, podczas gdy syn Idinam z Larsy podbijał dolinę rzeki Diali, ustanawiając zasięg królestwa gdzieś w okolicach Aszuru. Władca ten upadł około 1840 roku przed naszą erą, a kolejne 7 lat to okres niepokojów i zapewne kolejnych uzurpacji tronu różnych władyków. W tym momencie na mapie Dolnej Mezopotamii przewodziła mimo znacznych wewnętrznych niepokojów Larsa, a Isin pozostawał obudowany wokół swoich coraz to mniejszych terenów. Na północy jednak nie robiło się ciekawie, bowiem w siłę rosło państwo, które z czasem przejdzie do historii jako jedno z największych imperiów w historii Mezopotamii, niejaki Babilon.
Nim to jednak nastąpi, około 1835 roku przed naszą erą, nad sytuacją w Dolnej Mezopotamii pochyli się niejaki Kudurmarbuk, przywódca koczowniczego lub półkoczowniczego plemienia Amorytów, zwanego Jamutbal, które zamieszkiwało pas ziemi między Tygrysem a górami Zagros, nazwany Jamutbal właśnie od nazwy zamieszkującego te ziemię plemienia. Rzeczony Kudurmarbuk, możliwe, że posiadający elamickie korzenie, patrząc na jego imię, w sytuacji walczących między sobą dwóch królestw, zobaczył nadzieję na przejęcie władzy w Larsie. Sprzyjała temu okoliczność, że jeden z jego wrogów, przywódca małego państwa Kazalu, w czasie niepokoju w Larsie, ustanowił tam swoje władztwo. Kudurmarbuk wkroczył więc do Dolnej Mezopotamii, ustanawiając swoją siedzibę w mieście Mashanpir i odbił Larsę przeciwnikowi, przekazując ją w rządy swojemu synowi Varatsinowi. W ten sposób ojciec i syn przejęli władzę nad największym państwem Sumeru Akadu i rządzili razem do 1822 roku przed naszą erą, kiedy to władzę przejął Rimsin, kolejny syn Kudurmarbuka. Rimsin rządził Larsą oraz obszarem rdzennym terytorium ojca przez kolejnych niemalże 60 lat, stając się prawdopodobnie najdłużej panującym mezopotamskim władcą w historii. W tym czasie jego królestwo rosło w siłę, władca skupiał się na rozwoju państwa, które kwitło kulturalnie, gospodarczo i religijnie. Amoryta na tronie Sumeru sprawdzał się znakomicie i jak wspomniałem na początku, także i tutaj widać łatwe zaadaptowanie się koczowników do cywilizacji sumeryjsko-akadyjskiej. Potwierdza to tylko tezę, że Amoryci doskonale znali cywilizację, obok której i wśród której zamieszkiwali i po prostu byli jej częścią. Rimsin wzorem władców z Ur i Isin mecenasował sztuce oraz literaturze sumeryjskie. Przybrał także tytuły boskie. Jego państwo sąsiadowało z Babilonem, pozostałościami królestwa Isin oraz z niezależnym w tamtym czasie Uruk. W 1810 roku przed naszą erą Larsa tak urosła w siłę, że inne miasta poczuły się niezwykle zagrożone. Król Isin, władca Uruk i wódz Babilonu sprzymierzyli się i wspólnie poprowadzili kampanię przeciwko Rimsinowi. Przewodził jej poprzednik Hammurabiego, niejaki Sinmubalit. Władca Larsy pokonał jednak tę koalicję, a w kolejnych latach dokonał serii ataków na miasta, które pozostawały poza jego strefą wpływów. I w ten właśnie sposób zajął Pinaratim u ujścia Tygrysu i Eufratu w 1807, dwa lata później Zibnatum, w 1804 Bitsusin i Uzarbare oraz Kisarę w 1802 roku. Wtedy także zniszczył Der, a rok później splądrował Uruk, oszczędzając jednak mieszkańców miasta. Odzyskał także Nippur, które w 9 roku panowania przeszło pod władztwo Isin. W 1797 roku przed naszą erą doszło do kolejnego starcia między Larsą a Isin, ale dopiero w 1793 roku przed naszą erą Wielki Rimsin, amorycki władca Larsy, zdobył stolicę Wielkiego Królestwa założonego przez Ishbi-Erę. Konflikt trwający przez ostatnie 150 lat dobiegł końca. Rok później nastąpiło wydarzenie, które zwiastowało koniec rządów Rimsina, chociaż nikt jeszcze o tym nie mógł wtedy wiedzieć. W rzeczonym roku na tronie Babilonu zasiadł Hammurabi. Nie był on oczywiście pierwszym władcą tego miasta, według listy dynastycznej był szóstym. Założycielem Babilonu był Amoryta imieniem Sumu-Abum. O początkach Babilonu opowiem wam jednak w filmie dedykowanym temu tematowi. Wróćmy do 1793 roku przed naszą erą. Rimsin zajmuje Isin, stając się absolutną i jedyną siłą w Dolnej Mezopotamii. Jedynym rywalem siedzącego już 30 lat na tronie Larsy władcy jest młody Hammurabi, bowiem król Wielkiego Królestwa Mezopotamii Północnej, niejaki Shamshi-Adad, nie wydawał się zainteresowany południem. Jednak do bezpośredniego starcia między Babilonem a Larsą mimo pojedynczych najazdów nie dochodziło przez kolejne lata.
Rimsin skupiony był na budowaniu potęgi Królestwa Larsy, a Hammurabi na północy również nie próżnował. Jednak w momencie, gdy Rimsin zestarzał się, a Babilon stał się gotowy, Hammurabi zaatakował swoich sąsiadów, w tym Larsę, podbijając ją w 1763 roku przed naszą erą. Oficjalnym powodem agresji miało być złamanie przez Rimsina umowy polegającej na tym, że Rimsin miał wesprzeć Hammurabiego w jego ataku na Elam. Jednak nie ma co ukrywać, że Hammurabi od dłuższego czasu łakomym okiem patrzył na tereny Larsy, ziemię dawnych imperiów, czy to Kisz, czy to Lugal Zagesiego, czy to Imperium Akadyjskiego, czy też wreszcie Królestwa III Dynastii z Ur. Hammurabi dopiął swego w 1763 roku przed naszą erą, gdy z oddziałami z Marii najpierw zaatakował Mashanspir na północnym krańcu Królestwa Rimsina, a później szybko dotarł do Larsy, gdzie po kilkumiesięcznym oblężeniu miasto poddało się. Rimsin miał uciec z ośrodka, jednak został szybko odnaleziony i wzięty do niewoli, gdzie wyzionął ducha. Przyszłość Larsy zależała od Hammurabiego, który jednak nie pastwił się nad ośrodkiem, będąc zajętym innymi sprawami. Doszczętne zniszczenie stolicy południa raczej nie przysporzyłoby mu tam zwolenników, więc władztwo nad Larsą i całą Dolną Mezopotamią przekazał tamtejszym elitom, w efekcie czego zachowała się dotychczasowa struktura administracyjna, która teraz została zaaplikowana w powstającym Imperium Hammurabiego. W ten sposób doszło do paradoksu, nie pierwszy i nie ostatni raz w historii świata. Mianowicie, pokonany władca ustępował tronu zwycięskiemu, zostawiając jednak po sobie spuściznę w postaci sprawnie działającego aparatu administracyjnego państwa. Okres Isin-Larsy to bezpośrednia kontynuacja historii Mezopotamii po upadku Imperium III Dynastii z Ur. Pamiętajmy jednak, że zarówno Imperium Ur, jak i Isin-Larsa to dzieje przede wszystkim Mezopotamii Dolnej. Na północy działo się równie dużo, a takie królestwa jak Eshnunna, Babilon, Mari czy Asyria pisały swoje własne historie. W tym materiale to wszystko, spodziewajcie się jego kontynuacji w postaci filmu o Imperium Babilonii Hammurabiego, czyli o narodzinach cywilizacji babilońskiej. Napiszcie także w komentarzu, czy chcecie film, o który pytałem wcześniej, o mezopotamskim prawie. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmów o Mezopotamii, jak wspomniałem wcześniej, link do nich znajduje się w opisie, koniecznie nadróbcie zaległości. Nie ma tam podziału na odcinki, tak jak na przykład w serii o Egipcie, ale playlista jest ułożona chronologicznie i jeden odcinek wchodzi w drugi. W tym materiale to wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, oceńcie go łapką, zostawcie komentarz oraz suba z dzwonkiem. Dla statystyk, niech ten materiał dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców. Jeżeli macie ochotę dołączyć do grona patronów kanału, wesprzyjcie projekt na Patronite bądź YouTube albo dowolną kwotą na portalu Tipli. Ja dziękuję za uwagę, słyszymy się i widzimy już niebawem, także trzymajcie się, cześć!